Dobra, proszę państwa. Jeszcze raz, jeszcze raz. Ten Mac naprawdę działa mi na nerwy. W sumie mam chyba... mam chyba przy sobie wiatr północy, więc mogę spróbować go też zamrozić. Ale to najpierw pozbędę się, tak jak wcześniej, tych żołnierzy. Dobra. Okej. Okej, fajnie się skupili. Okej. Starczy tego dobrego. On się znowu przyda. No, ile mam czekać? Okej, okay, możemy zablokować tylko cios. Ej! Gdzie Geralt? W którym kierunku? Ci nie robi. A! Dobra. Ratujące są tego ataki, dużo zadaje obrażeń. Okej. Lepiej. Okej. Pewnie się będę wspomagał. Okej, mamy śmienity smoczy sen. Mam ulepszony północny wiatr. I przed tym uciekniemy. Aj no, nie uciekaj przed tym. Ha! Odbił. Ale chyba nie do końca. Aj! Jak mam tu się nim zająć? Co mam? Skuszę do niego strzelać? A, zamienił się w to znowu. Okej. Okay. Jeszcze jeden północny wiatr, tak. Ej no! Okej, jest kółka. Jeszcze wyśmienity smoczy sen mam. Wiesz, że ten mak naprawdę działa mi na nerwy. Okej. Daj mi się ruszyć chociaż, chłopie. Okej. Dużo obrażeń zadaje. Okej. Okej. Dobra, mam jeszcze dekordy Rafarda Białego. Przydadzą się w tym momencie. Okej, kłon się również przyda. Nie umieraj, Geralt, nie umieraj!
Dobra. Trzeba kolejny dekod wypić. Okej, chociaż to mnie mocno otruło. Okej. Jeśli się znowu coś zamieni, to... Giń! Czekaj, Geralt, czekaj! Dobij go, dobij! No, w końcu! A, do zwycięstwa. Okej. Okay. To jakieś rzeczy. Fajnie by było znaleźć nasz ekwipunek. Na razie będziemy musieli się tym zadowolić. A nie, mamy wszystko. Super. Dobra. Tardy, wszystko. Dobra, super. To co znaleźliśmy? Właśnie. Ofirski kaftan oraz salmijska brygantyna. Takie sobie. Mocno takie sobie. Dobra. No dobra, skoro się tym zajęliśmy. Gdzie my właściwie jesteśmy? Niedaleko Nowigradu. Już myślałem, że gdzieś daleko nas wywiozło. Do Ofiru całego. Okej, okay, przy okazji mamy tu jakieś nieodkryte miejsce. Więc możemy zbadać go od razu. Płotka pewnie gdzieś się znajdzie. Dalej. Okej, właśnie. Jakieś... coś pozbierać. Okej. Jakieś śmieci głównie. Nic ciekawego. Dobra. Chodź do płotka. Zobaczymy to miejsce ukryte. I potem wracamy do... właściwej gry. Że tak to nazwę. Okej. To pielce. Okej. Nie będę ładować eliksiru, zanim tu wszedłem. Pielce mam całkiem spory poziom. Ale ja mam na nie... olej. Dobra. Na to mogę im przywalić jakimś kartaczem, czy coś takiego. Albo gwiazdą tańczącą. Okej. Okej. Leczenia. Aj, czekaj Geralt, czekaj. Zjem moje wszystkie łódka kurczaka. Okej. Okay. To też mi zaraz padnie. Okej. Okej, to było opuszczone miejsce, fajnie. Staliśmy znak do szybkiej podróży. Przyda się. Spoko. Zbieramy jeszcze te trupy. Aż tak się zawsze robi. No i dobra.
odpocznę, żeby mi się odnowiły eliksiry. I jedziemy z tym koksem. O, jakiś kupiec. Zobaczę, co on ma. Witajcie! Nic ciekawego. Ta... Dobra. Dzięki. Bywaj. Możemy się przenieść do tej wsi Jantra. I zobaczyć, o co chodzi temu gościowi. Okej. Okay. Dobra, mam się spotkać o północy. Życzenia twe spełni zawsze z ochotą. Da ci brylanty i srebro i złoto. Lecz kiedy przyjdzie odebrać swe długi, skończą się śmiechy, serdeczność przysługi. Pęta cię weźmie, zabierze bogactwo. Wyścierpiał katusze, aż gwiazdy zgasną. Ciekawa piosenka. Właśnie. Pewnie was już korci ten dodatkowy punkt do wydania. Nie będzie to pewnie nic wielkiego. Chcę tutaj iść po okaleczenie. Nie wiem dokładnie, jak to działa, ale opis jest taki. Powoduje u przeciwników efekt krwawienia, który zabiera 25 punktów żywotności lub esencji na sekundę. Nie wiem, czy to działa tylko przy szybkich atakach, czy w ogóle przy atakach jakikolwiek mieczem, ale brzmi ciekawie. Muszę wydać jeszcze jeden punkt, żeby to odblokować. Dobra, więc podniesiemy rozpłatanie, czwarty poziom. I następnym poziomem będziemy mogli wziąć to okaleczenie. Zobaczcie, jak się będzie sprawować. Dobra. Czekajmy do północy. Okej, okay. Do tej pory muszę powiedzieć, że ten dodatek jest całkiem trudny. Nie tak jak reszta gry, gdzie po pewnym czasie już było prosto. A ten dodatek, no cóż, trudno na razie jest. Jesteś jasnowidzem? Nie o to chodzi, kim jestem. Pomogłem ci w ucieczce. Wcześniej dzięki mnie znalazłeś Yennefer. Więc czujesz, że musisz mi się odwdzięczyć. Pamiątka, którą mi zostawiłeś, skutecznie mi to przypomina. Takie jest jej zadanie. A swoją drogą to zabawne, że nawet największe łotry mają wewnętrzną potrzebę, żeby spłacić dług wdzięczności. Ludzie, elfy, krasnoludy, wszystkie rasy. Będziesz mi to musiał kiedyś wytłumaczyć. A skoro już tu jesteś, powiedz, jak ci poszło z ofirczykami? Jeśli chciałeś mi pomóc, mogłeś to zrobić w bardziej konwencjonalny sposób. Na przykład dać mi klucz do celi. To by było za proste. Nie lubię prostych rozwiązań. A ty lubisz? Nie przyszliśmy tu chyba rozmawiać o moich gustach. Zgadza się. Chcę ci opowiedzieć o kimś, kto interesuje nas obu. O człowieku gorszym niż inni. Podłym, bezwzględnym i z kamiennym sercem. O człowieku, który nie chce płacić swoich długów. I czemu sądzisz, że mnie to zainteresuje? Bo tobie też zalazł za skórę. Nazywa się Olgierd von Everett. Ta, on wrobił nas to wszystko. Skąd wiesz, że go znam i że czymś mi się naraził? Geralt, daj spokój. Wiedziałem, że pojmą cię ofierczycy, a myślisz, że nie wiem przez kogo? To Olgierd von Everett świadomie i z premedytacją doprowadził do tego, że zabiłeś człowieka, którego być może dałoby się odczarować. Gdyby nie ja, zostałbyś za to stracony. A wiesz, czemu to zrobił?
bo jest zwyrodnialcem, potworem w ludzkiej skórze, który karmi się krzywdą i cierpieniem innych. W takim razie zastanawiam się, co takiego zrobił tobie? Zawarłem z nim umowę. Wykorzystałem moje liczne talenty i znajomości, żeby dać mu to, czego zapragnął. A teraz, kiedy przyszedł czas zapłaty, on miga się od uregulowania należności. Chcesz, żebym odebrał twój dług? Nie jestem zbirem do wynajęcia. Nie szukam zbira. Szukam kogoś inteligentnego i sprytnego. Kogoś, kto nie boi się wyzwań. Kogoś takiego jak ty. Bierzesz mnie pod włos. Oczywiście. W końcu jestem wędrownym handlarzem. I mogę ci zaoferować wiele ciekawych rzeczy. Ciekawe, czy ta piosenka była o nim. To, co dzieci śpiewały. Może to być dostatek dla ciała i duszy. Dzięki mnie nie braknie ci jadła ani picia. Jesteś wiedźminem, więc mogę ci zaoferować najlepszą broń, jaka ci się zamarzy. Twoje ciało będzie sprawne jak nigdy dotąd. Błyskawica nie nadąży za twoją myślą. Twoja jurność oczaruje każdą kobietę. Ale przede wszystkim oferuje ci prawdziwą przygodę. Dzięki mnie przeżyjesz coś, co mogą przeżyć tylko wybrańcy. Szczodry jesteś. I to wszystko za pomoc w jednej małej sprawie? Niczego więcej ode mnie nie chcesz? Może to nie jest taka mała sprawa? Tylko uczciwości. Co takiego zrobiłeś dla Olgierda? Jego też wyciągnąłeś z jakiejś kabały? W pewnym sensie. Pamiętam ten dzień. Na dworze siąpił deszcz. Było przenikliwie zimno. Olgierd zjawił się zaraz po brzasku. Chudy jak szkapa w połatanej koszulinie. Wszystko, co miał, to szabla u pasa. Aż żal było patrzeć. Poprosił mnie o pomoc, a ja mu jej udzieliłem. Uczyniłem go człowiekiem bogatym i zapewniłem mu powodzenie. Dzięki mnie stał się tym, kim jest teraz. A wtedy odwrócił się ode mnie. Zbywa mnie, kiedy proszę o zwrot długu. Raz nawet kazał poszczuć mnie psami. Chcąc nie chcąc, muszę więc powołać się na zapisy umowy. I tu pojawiasz się ty. Ile Olgierd jest ci winien? Dżentelmeni nie rozmawiają o takich rzeczach. Jeśli mam się w to wmieszać, muszę znać szczegóły. Ile? Milion? 2 miliony koron? Nie jestem lichwiarzem. Nie pożyczam pieniędzy na procent. Olgierd jest mi winien coś znacznie bardziej osobistego niż kilka brzęczących monet. Przykro mi, ale więcej nie mogę powiedzieć. Muszę uszanować jego prywatność. Ktoś mu winny swoją duszę. To są wasze sprawy. Nie zamierzam się w to mieszać. Zanim cokolwiek zdecydujesz, wysłuchaj mnie do końca. Przekonasz się, że Olgierd to podły człowiek. Jak to mówią na zachodzie, kawał skurwysyna. Mówią tak nie tylko na zachodzie, mówią też tak na wschodzie, na północy i na południu. Mówisz, że jesteś człowiekiem wielu talentów. Czemu sam tego nie załatwisz? W tym szkopu. Kontrakt stanowi, że nim przyjdę po swoją należność, muszę spełnić 3 ostatnie prośby von Edereca. Problem w tym, że nie mogę być ich bezpośrednim wykonawcą, a jedynie, jak to nazwać, organem doradczym. Czyli potrzebujesz jelenia. Potrzebuję sojusznika. I coś mi mówi, że lepszego niż ty nie znajdę. Czego ode mnie oczekujesz? Na początek, że razem ze mną odwiedzisz von Evereca. A potem cóż, będziemy improwizować. Wierzę jednak, że wszystko dobrze się skończy, a potem spotkamy się we 3 i podziękujemy sobie za wspólne przeżycie. A nie, tak na pewno się to nie skończy. Przejdźmy do konkretu. Ponoć Olgierd ma jakieś 3 prośby. Zgadza się. Może prosić o 3 rzeczy. Ale o tym, co to będzie, przekonamy się dopiero na miejscu.
wszystko wydaje mi się jakieś mętne. Twoja pomoc, kontrakt z Olgierdem, trzy prośby. Zastanów się. Jak w jakiejś bajce. Nie masz żadnego racjonalnego powodu, żeby mi nie ufać. Tak się złożyło, że byłem w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, więc ci pomogłem. A ponieważ ten sam człowiek zalazł nam za skórę, doszedłem do wniosku, że możemy działać razem. No nie wiem. Chodź ze mną do Olgierda. Na własne oczy przekonasz się, że to podły i niegodziwy człowiek, który traktuje ludzkie życie jak igraszkę. Tak właśnie potraktował twoje, kiedy napuścił cię na królewicza ropuchę. Dobra. Przeżyjmy przygodę. Mogę pojechać z tobą do Olgierda, ale nic więcej nie obiecuję. Tylko o to proszę. Ta, no, to się nie skończy. Zdejmij ze mnie to znamie. Oczywiście, jak tylko uporasz się z zadaniem. Idź, nie pożałujesz. Spotkajmy się na miejscu, mam jeszcze coś do załatwienia po drodze. Ta. Jakiś dług do odebrania? Być może. Ciekawy człowiek. Bardzo ciekawy. O, i awansowaliśmy o poziom. Więc od razu możemy wziąć ten okaliczanie. Tylko za co to włożymy? Włożę to za tą zwiększoną tolerancję. Niby to podnosi próg zatrucia eliksirami o 5%, ale... Ale aż tak mi nie jest potrzebne. Dobra. I wymienię może ten mutagen na coś innego. Aż tak bardzo mi to parę punktów życia nie jest potrzebne. Niestety nie mam zbyt dużo czerwonych mutagenów, a może i mam. Zobaczmy, przejdźmy do alchemii. Zobaczmy, jak dużo mogę czerwonych mutagenów wyalchemizować. O, wygląda na to, że mogę jeden duży wyalchemizować. Fajnie. Przyda się. Złożymy większy tutaj. Okej, skasowałem sobie resztę. No cóż. A może i nie. Z czerwonym mutagen. Czerwony mutagen. Okej. Tak chyba lepiej wygląda. No i dobra. Właśnie. Dobra. Punkty wydane. No właśnie, zobaczmy jeszcze do tego zadania pobocznego, co dostaliśmy od tej pani pod drzwiami. Róża na czerwonym polu. Zajmę się tym najpierw. Brzmi równie ciekawie. No, całkiem niedaleko jest tu. Przejdziemy przez jakieś nieodkryte miejsce. Dalej płotka. Aha. Gęsty las. I co tu będzie? Jakiś obóz bandytów? Ciekawe. Opuszczone miejsce. Nawiedzone przez upiory. Dobra. Bierzemy się do roboty. Gdzie tu mam przeciwko upiorom? Sektoidom, wampirom, przeklętym, trupojadom, zwierzętom magicznym. Upiory. Okej. Dobra. I przeciwko nim chcemy mieć... Chcemy mieć księżycowy pył. Oraz znak Jirden. Okej, ściągnijmy je wszystkie. Okej, 209 poziom, całkiem spory. Okej, które atakują bardzo szybko. Trzeba bardzo na nie uważać. Okej, mnie już zabiły. Tak, znak Jirden nie spowalnia.
Okej. Okay. Troszkę mnie poharatały. Ale nic poważnego. Kolejne opuszczone miejsce. Kniemy sobie jedną jaskółkę i będzie okej. Okay. O, jakiś zielarz. Może kupimy od niego czego? To, co potrzebujemy. Pokaż. Tak, o, właśnie tego potrzebowaliśmy. Potrzebowaliśmy dwóch sztuk, ale możemy kupić zapas. Okej, okay. Teraz alchemia. Potrzebuję jeszcze kłebirt, do tego potrzebuję białej mewy. Ciach, biała mewa. Teraz kłebirt. Prawda, że kłebirt? Tak, kłebirt. I wyśmienity północny wiatr. A też parę innych mikstur, do których brakuje mi tej lub innej rzeczy. Więc... O. Żołądek króliszka. Coś jeszcze tam innego. O, odwar ze starożytnego leszego. Każde użycie znaku zwiększa degenerację wytrzymałości na czas trwania tej walki. Okej. Okay. Zrobię sobie, skoro mogę. Odwar z widłogona. Wykorzystanie zróżnicowanych ataków, walka wręcz pytanie pociskiem znaki daje premię, która zwiększa siłę ataku przy najbliższym ciosie lub moc znaków. Okej, okay. Również ciekawe. O, i odwar z krabą pająka. Zmniejsza trzymane obrażenia zależnie na obciążenie. Mniejsze obciążenie, mniejsze zbred, mniejsze obrażenia. Mało użyteczne, ale co tam. Odwary, takie specjalne mikstury. Tak, takie specjalne mikstury. Tutaj mamy już całkiem sporo tych odwarów. One bardzo dużo zatrucia powodują, 70 na 100, ale dają długotrwałe i całkiem ciekawe efekty. O właśnie, zadawanie obrażeń regeneruje żywotność, to jest ciekawe. Inny był gdzieś taki odwar, który spowodował, że rzucanie znaków regeneruje żywotność. To jest również bardzo przydatny i bardzo fajny. Więc... Więc jeżeli będzie jakaś ciężka walka, to z pewnością będę chciał go użyć. Okej. Okay. Zbieramy rzeczy z tych upiorów. No i dobra. Przejdziemy się do tej zniszczonej wsi i zobaczymy, co tam się będzie działo. Okej, parę guli. Dobra. Olej przeciwko trupojadom. Jedziemy z tym koksem. Okej, gni. Okej. Mogę pokazać młynek. Ten atak obszarowy z pomocą miecza. Bardzo ładnie wygląda, ale wykorzystuje wytrzymałość. Więc albo młynek, albo znaki. Zazwyczaj wolę użyć po prostu igni. Prawda, jest bardzo mało sytuacji, kiedy młynek jest bardziej przydatny niż igni. Okej. Cię tu bliżej wszyscy, żebym mógł was w igni złapać wszystkich. Okej, okay, gule się regenerują. Mają jakąś dziką regenerację. Okej, okay, trzeba je... Okej, okay, wygląda na to, że chyba każdy cios tego kaleczenia powoduje krwawienie. To bardzo dobrze. Okej. Okay. Patrz tutaj. Tu? Okej. Okay. Wykrwawił się, spoko. Okej, okay, podjemy sobie kurczaka i powinno być okej. Okay. Okej, okay, coś tutaj mamy. Sztabę stali. No tak, genów. Nic zbytnio ciekawego. Okej, okay.
W następnym odcinku przeszukujemy zniszczoną wieś, używając wiedźmińskich zmysłów. Oraz pewnie pójdziemy do Olgierda i spytamy się: Olgierd, co do...